Witajcie, dzieciaki! Dzisiaj odcinek, który został zaproponowany przez was. Dostaliśmy masę wiadomości, za co wam serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie, że możecie poprosić rodziców, żeby wysłali nam wiadomość przez naszą stronę www.naukowakaruzela.pl i zaproponować temat, który chcecie zobaczyć w naszych odcinkach. A dzisiaj odcinek o czarnych dziurach. No w końcu, Ziemek. Ta dziura w dachu naszego studia jest już naprawdę duża. Nie o taką dziurę chodzi, Żerek. Chodzi o wielkie czarne dziury, które pochłaniają wszystko, co znajdzie się w ich pobliżu. Nawet ogromne gwiazdy. Tak? No to jestem bardzo ciekawy. Lecimy. Lecimy, tylko nie za blisko. Zaczynamy. Naukowa karuzela. Ziomek, zaczekaj. Zobacz, Żelek, to Jowisz. Fascynujące. A gdzie ta dziura? Jeszcze daleko. Zobacz, Żelek, jesteśmy na krańcu Układu Słonecznego. To Pluton. To przecież mała planeta karłowata. Też mi coś. Jesteśmy, Żelek. To za nami to czarna dziura. Wyobraźcie sobie najbardziej niezwykłe miejsce w całym wszechświecie. Takie, w którym grawitacja, czyli siła przyciągania, jest tak potężna, że kiedy tam coś wpadnie, już nigdy nie może się wydostać. Nawet najszybsza rzecz w kosmosie. Czyli, kto wie? Tak, to światło. Nawet światło nie ma szans na ucieczkę. I to jest właśnie czarna dziura. Światło? Najszybsze? Tak, Żelek. I osiąga prędkość aż 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Wyobraźcie sobie, że światło jest tak szybkie, że potrafi okrążyć Ziemię w ciągu jednej sekundy aż 7 razy. A jak powstają czarne dziury? Spróbuję to wyjaśnić w prostych słowach. Żeby powstała czarna dziura, trzeba zebrać bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, czyli tak zwanej masy, w jednym, malutkim miejscu. Wyobraźcie sobie, że próbujecie zmieścić całą Ziemię w pudełku po butach. A to pudełko i tak jest za duże. To może lepiej w takich po czekoladkach. Albo jeszcze mniejszym. Tak, Żelek. Chodzi o ściśnięcie czegoś wielkiego i super ciężkiego do niewyobrażalnie małych rozmiarów. Dawno temu mądry naukowiec Albert Einstein sformułował teorię, która opisuje grawitację jako krzywiznę czasoprzestrzeni. Teoria ta przewiduje, że bardzo duże zgrupowanie masy może spowodować tak silną krzywiznę, że nawet światło nie będzie mogło z niej uciec i powstanie czarna dziura. Wokół czarnej dziury istnieje niewidzialna granica, którą naukowcy nazywają horyzontem zdarzeń. Możecie o niej myśleć jak o punkcie bez powrotu. Czyli jeśli coś, na przykład statek kosmiczny, planeta albo promień światła przekroczy tę granicę, zostanie wciągnięty na zawsze. No dobra, Ziemek, a dlaczego nazywamy je czarnymi? Skoro nic, nawet światło, nie może uciec, to znaczy, że czarna dziura niczego nie odbija. Po prostu wszystko pochłania. Działa trochę jak idealnie czarny przedmiot, który wchłania każde światło, jakie do niego wpada. I dlatego wygląda na kompletnie czarne. Stąd właśnie wzięła się nazwa. A co ciekawe, jedna z teorii sugeruje, że czarne dziury nie są w 100% czarne. Powinny one bardzo, bardzo słabo świecić. Wysyłać coś, co nazywa się promieniowaniem Hawkinga. Jest ono tak słabe, a temperatura tak niska, zwłaszcza dla dużych czarnych dziur, że jest prawie niemożliwe do zauważenia. Promieniowanie Hawkinga? A co to takiego? Tak, Żelek. Od nazwiska Stephena Hawkinga, który to wymyślił.
A był to jeden z najbardziej znanych naukowców na świecie, który urodził się w Wielkiej Brytanii. Jeśli interesujecie się kosmosem, to zapamiętajcie to nazwisko. Przez długi czas ludzie myśleli, że czarna dziura to tylko taka matematyczna zagadka, że to coś, co nie może istnieć naprawdę. Dopiero w latach 60. XX wieku naukowcy doszli do wniosku, że czarne dziury są logiczną konsekwencją teorii Alberta Einsteina i że naprawdę mogą istnieć. A pomogło w tym odkrycie gwiazd neutronowych, czyli supergęstych pozostałości po gwiazdach, co pokazało, że kosmiczne obiekty mogą bardzo mocno zapadać się pod własną grawitacją. No ale wiadomo, jak wygląda ta dziura, skoro jest czarna jak kosmos? Wyobraźcie sobie, że 10 kwietnia 2019 roku ludzkość zobaczyła coś, co wcześniej było tylko teorią. Dzięki niesamowitej pracy zespołu Event Horizon Telescope udało się sfotografować czarną dziurę po raz pierwszy w historii. Na zdjęciu widać nie samą czarną dziurę, bo to niemożliwe, ale jej charakterystyczny cień, czyli efekt tego, jak supermasywna czarna dziura z galaktyki, która nazywa się M81, niesamowicie zakrzywia światło swoją potężną grawitacją. I to jest dowód na to, że te kosmiczne potwory naprawdę istnieją. A jak duże są czarne dziury? Najczęściej spotykane są czarne dziury o masie gwiazdowej, czyli powstającej, gdy bardzo masywne gwiazdy kończą swoje życie, a ich jądra zapadają się. Ale istnieją też prawdziwe potwory, supermasywne czarne dziury. Są one miliony, a nawet miliardy razy cięższe od Słońca. Naukowcy uważają, że takie olbrzymy znajdują się w samym centrum większości galaktyk, a także w centrum naszej galaktyki, w której mieszkamy, czyli Drogi Mlecznej. A w sercu naszej galaktyki czai się czarna dziura, która ma masę około 4 milionów słońc. Wyobrażacie sobie? No, jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić, Ziemek. A wy, dzieciaki? Ja też nie. Czyli można powiedzieć, że czarne dziury to takie kosmiczne odkurzacze, bo wszystko wciągają. No dobra, Żelek, a teraz wracamy do studia. Lecimy! Jejku, ale jestem zmęczony. Jak słyszeliście, czarne dziury to niezwykłe miejsca w kosmosie, gdzie grawitacja jest tak potężna, że nic, nawet światło, nie może z nich uciec. Dlatego naukowcy nazwali je czarnymi dziurami. Powstaje, gdy ogromna ilość rzeczy, czyli masy, zostaje ściśnięta do niewiarygodnie małej przestrzeni. Kosmos to obszar, o którym ludzkość wciąż wie bardzo niewiele i każde nowe odkrycie wywołuje niesamowite emocje i ma ogromne znaczenie dla całej ludzkości. A czy wy byście chcieli badać tajemnice kosmosu? To już wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę, jeśli wam się podobało. Dziękujemy za wszystkie wasze wiadomości i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, dzieciaki!